Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Powiem wam, że jestem bardzo mocno podekscytowana i szczęśliwa, że wracam do nagrywania po urlopie. Tak naprawdę mój urlop ustaliłam sobie, że kończy się jutro, czyli w dniu, w którym mam nadzieję oglądacie ten film, we wtorek. I wtedy również siadam do odpisywania na komentarze i już ogarniam, tak, że tak powiem, na pełen etat swoje zajęcie. Dzisiaj poniedziałek i postanowiłam przyjść i nagrać film, bo naprawdę stęskniłam się za tym bardzo mocno. Dzisiaj was zapraszam na ulubieńców wakacyjno-czerwcowych. Mam nadzieję, że film wam przypadnie do gustu, a linki do produktów wartych polecenia rzecz jasna znajdziecie w opisie. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. I może jeszcze zanim przejdziemy do zasadniczej treści filmu, to przypomnę wam o zostawieniu kciuka do góry, o subskrypcji. Będzie mi bardzo, bardzo miło, no i oczywiście o napisaniu komentarza. A druga sprawa jest taka, mogliście już na kanale zobaczyć pierwszy film z Chorwacji, w którym między innymi poruszałam kwestię liczby ludzi i jak wygląda pandemia. Natomiast w czwartek zaproszę was na drugi, już ostatni film, skupiający się bardziej na cenach. Nagrywałam też w supermarkecie. Pokazywałam wam, jakie są ceny takich też przysmaków lokalnych i co warto sobie z takiej Chorwacji, czego warto w ogóle tam spróbować i co warto sobie przywieźć właśnie kiedy wracamy do Polski. Także mam nadzieję, że ten drugi film również wam przypadnie do gustu. Tam również aktualizacja, jak wyglądał nasz powrót, jeśli chodzi o przekraczanie granic, bo wyglądał on inaczej niż kiedy jechaliśmy do Chorwacji. A teraz nie przedłużam i lecimy. Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że ten aparat mnie jakoś rozjaśnia. Opalona jestem naprawdę konkretnie i szczęśliwa z tego powodu. Udało mi się być skwarką. No to lecimy. Słuchajcie, jeśli chodzi, może zacznę od włosów. Włosy w Chorwacji to jest moja zmora, nie jestem sobie w stanie z nimi absolutnie tam poradzić. Między innymi to wynika z tego, że nie suszę włosów, czyli zawsze mokre rozczesuję i potem właśnie wiążę w coś. A jeszcze w kontakcie ze słonym morzem, bo jednak Morze Adriatyckie jest dosyć mocno słone, i z wodą, która właśnie w Chorwacji jest, w sensie z wodą z kranu, z moimi włosami dzieją się przedziwne rzeczy, czyli to jest jeden wielki kołtun. On jest tak duży, że kiedy byliśmy pierwszy raz na wyjeździe, to ja po prostu byłam przestraszona. No i mając już to wszystko na uwadze, wybrałam sobie kosmetyki, które tam zabrałam. I pierwszy produkt to produkt, o którym już wam opowiadałam, i jest to Magic Styling Shampoo marka CP1. Jest to produkt koreański. Ten szampon nie jest drogi jak na produkty koreańskie. Mamy tutaj opakowanie 250 ml. On jest szalenie wydajny i jest to taki szampon bardzo mocno wygładzający włosy. Naprawdę jest świetny. Nie mam takiego poczucia, żeby to był szampon jakoś mocno doczyszczający. Dlatego bardzo często używam najpierw szamponu z octem, a później drugie mycie wykonuję tym. Na wyjazd do Chorwacji zabrałam tylko ten szampon i spisał mi się naprawdę rewelacyjnie. Jest bardzo właśnie, będę się powtarzać, bardzo mocno wygładzający włosy i ułatwiający po prostu ich rozczesywanie. Świetny naprawdę produkt. Jeśli chodzi o maski do włosów, to zabrałam dwie. Biowax octowa i powiem wam, ona w ogóle nie zdała egzaminu, mimo że nałożyłam jej pierwszy raz chyba z pół opakowania. Nie, w ogóle tamte warunki po prostu nie, ale przed wyjazdem coś mi tknęło i chyba w Hebe kupiłam taką nowość, nie wiem czy w ogóle wiecie, że, o Jezu, to jest bardzo lepkie, przepraszam bardzo i bardzo brudne, nie ma już chyba gliskura jako tak, tylko jest Schwarzkopf Gliss i zobaczyłam gdzieś właśnie reklamę w telewizji, teraz tego nie mogę zakręcić, że wypuścili takie odżywki 7-sekundowe i kupiłam tą odżywkę, ona chyba kosztowała ze 30 zł, więc to nie jest najniższa cena. Taką, ona jest Express Repair z olejem marula i jakimiś tam innymi olejkami. Nie wiem, czy zobaczycie, ja jej zużyłam bardzo, bardzo dużo, bo zostało mi dosłownie tyle. To jest taka właśnie forma olejku i tutaj mamy taki aplikator, że po prostu, wiecie, nachylamy się jakby bezpośrednio, ten produkt nam wchodzi jakby we włosy, w pasemka włosów. Jak zwał, tak zwał. I powiem wam, że to jest rewelka. I to mnie naprawdę uratowało. To jest świetny produkt. Teraz też go dzisiaj na przykład używałam już w naszych tutaj normalnych warunkach i uważam, że jest naprawdę spoko.
Nie jest to za bardzo no, wydajne, mówię, no ja tam myłam głowę codziennie i wlewałam tego w te włosy tonę, nie ukrywajmy, teraz znacznie mniej. Nie jest to najbardziej wydajne, nie jest to najbardziej tanie, ale jeżeli właśnie, tak jak ja na przykład, nie suszycie włosów w wakacje, macie włosy skłonne do takich mocnych splątań albo jedziecie gdzieś, to ja serdecznie to polecam. No z tym, że to tylko jeśli chodzi o podróż pewnie samochodem, bo podejrzewam, że do samolotu nie bardzo. Z racji pojemności. To ma 200 ml i to jest naprawdę, słuchajcie, spoko. I z tej serii jest jeszcze kilka tych produktów. Ja wybrałam do jakichś tam włosów właśnie mocno zniszczonych. To jeśli chodzi o włosy. Dalej, jeśli chodzi o ciało, to stwierdziłam, że niech się stanie tradycją to, że za każdym razem po powrocie z wakacji, chyba w tych ulubieńcach, pokazywałam wam mój ukochany żel pod prysznic, który ja, mimo że jadę do hotelu, zawsze zabieram ze sobą. Nie bazuję na tych produktach, które są w hotelach. Mimo że hotel, który my akurat wybieramy w Chorwacji, jest hotelem tam czterogwiazdkowym, więc no, są te produkty, powiedzmy, porządne, tak? Ale mimo wszystko to jest zapach, który już mi się utrwalił jako zapach moich wakacji. I jest to żel pod prysznic marki, przepraszam wszystkich, którzy znają francuski, Le Petit Marseille, kiedyś się naprawdę tego uczyłam, ale nadal mi to nie wychodzi. I jest to zapach biała brzoskwinia i nektarynka. To jest żel, który na pewno nie jest żelem naturalnym, jest tani, są różne pojemności, tu akurat jest ta większa, 400 ml i pachnie dla mnie po prostu pięknie, nie pachnie w ogóle syntetycznie, nie pachnie w ogóle chemicznie, pachnie cudnie taką właśnie brzoskwinią, nektarynką, uwielbiam ten zapach, nie jest też on zbyt słodki i kolejny raz ten żel po prostu muszę pokazać, teraz też go oczywiście używam po powrocie. I mam takie, wiecie, właśnie poczucie, że to jest mój zapach wakacji. Fajna w ogóle, moim zdaniem, taka zrobienie sobie takiej sztucznej tradycji, nie? Bo jak za każdym razem na wakacje bierze się ten sam zapach, no to później nawet jak się na te wakacje nie wyjeżdża, a się tego używa, to się robi tak błogo. Wybaczcie mi, naprawdę mam ta tygodniowa, nie, ponad tygodniowa, co ja gadam. 2 tygodnie nie nagrywałam do was filmów i jednak to gdzieś powoduje u mnie takie lekkie roztargnienie. I tutaj na chwilę taki mały przerywnik od kosmetyków pielęgnacyjnych i chciałam wam po raz trzeci pokazać Angel Love. I teraz powiedzieć tylko jedną rzecz. Pokazałam wam te perfumy, to są takie perfumy tak zwane lane. Pokazałam wam je w Chorwacji i powiedziałam, że no po prostu rewelka. To jest zapach 133, czyli on jest inspirowany Bottega Veneta, klasyczną Bottega Veneta. Tam nie ma jakby drugiego członu jakby tej nazwy, po prostu Bottega Veneta, Bottega Veneta. I naprawdę na tym wyjeździe te perfumy sprawdzały mi się świetnie. Ale jedna, prosiłam też o waszą opinię, wiem, że wiele was kupiło, generalnie opinie były super, natomiast jedna z was właśnie napisała, że kupiła i damskie i męskie, ale te męskie tam zostały urodzinki, więc jeszcze nie wie, natomiast że damskie, no niestety, że bardzo jej się te zapachy nie podobają, że no, nie spełniły po prostu ich oczekiwań. I tam właśnie był komentarz, że ktoś czekał na tę opinię, czy kupić, czy warto, czy nie warto. Powiem wam tyle. Słuchajcie, z ręką na sercu. One kosztują ile? 14-20 zł? Ja wiem, że każdy pieniądz ma znaczenie, ale myślę, że dużo zależy od konkretnych zapachów. Ten na przykład zapach robi efekt wow. W sobotę byliśmy na imieninach mojego teścia i przed wyjściem do niego, o godzinie tam przed 16, wypsikałam się tym. O godzinie 20 przyszli do nas znajomi i po kilku, słuchajcie, godzinach właśnie znajoma mnie pyta, czym ja pachnę, bo ona czuje po prostu ode mnie, siedziałyśmy naprzeciwko siebie na kanapie, czuje ten zapach. Dzisiaj używałam tych perfum w łazience, mój mąż był w dużym pokoju i mówi, o matko, ja nawet czuję te perfumy tutaj, czyli wiecie, na wysokości kuchni, przez cały przedpokój. Te perfumy dla mnie to jest po prostu sztos na sztosy. Natomiast tak jak mówię, ja nie neguję absolutnie, żebyście też nie odebrali tego w ten sposób. Nie neguję, że komuś to się nie sprawdziło, że komuś to cuchnie, bo ja rozumiem. Ja to naprawdę rozumiem. No każdy z nas ma inne powonienie. Wydaje mi się, że to może być też kwestia po prostu doboru tych zapachów. Nie mam bladego pojęcia. No te, które ja mam, są po prostu mistrzostwem świata. A ta Bottega Veneta jest po prostu mistrzostwem świata do potęgi Entei. Jeśli chodzi o twarz, to znaczy, w ogóle może powinnam powiedzieć na początku tego filmu, że ja zabrałam ze sobą naprawdę ekstremalnie mało kosmetyków, ponieważ mi na wakacjach nie chce się odwalać totalnie nic. Wziąłam peeling do twarzy, oczywiście go nie użyłam.
Ale kiedyś wiem, że używałam, że się okazało, że jednak ta skórka na nosie mi się łuszczyła i taki peeling by mi się przydał, więc potem już na kolejne wakacje go brałam. Oczywiście go nie użyłam, tak jak powiedziałam. Więc ekstremalnie mało kosmetyków i te, które dzisiaj Wam pokazuję, te, które używałam, to są faktycznie takie na maksa, ale to się nie tylko, mówię, tyczy wakacji, bo szamponu zaczęłam używać już grubo przed wyjazdem. I tutaj mamy taki odgrzewany kotlet, a więc produkt, o który już był w ulubieńcach, który już Wam polecałam. Jest to marka Secret K, produkt również koreański, Repairing Foam Cleanser. Jest to taka pianka do mycia twarzy, stosunkowo lekka, znaczy taki żel, ale on ma bardziej taką musowatą konsystencję ze śluzem, z ekstraktem ze śluzu, ze ślimaka i on jest taki bardzo, bardzo łagodzący. I jest to właśnie produkt, który wziąłam też ze sobą na wyjazd i też mi się świetnie sprawdził właśnie do tej twarzy, która gdzieś tam oberwała. Używałam go regularnie, oczywiście kiedy tylko myłam głowę, na przykład po plaży, no to wiadomo, że używałam i tego produktu. Nie przysuszał mi skóry i naprawdę jest świetny. I tak jak mówię, znam go od bardzo dawna, więc absolutnie to nie tak, że wiecie, wyjechała sobie paniusia na 7 dni i teraz Wam poleca produkt. Jeśli chodzi o demakijaż, to stwierdziłam, że jeżeli na wyjeździe będę chciała się pomalować, to się chyba zdarzyło ze 2 razy. Nie, no potem jeszcze tam rzęsy, no może więcej razy. Ale to był minimalistyczny makijaż. No to może Was zaskoczę, a może nie. Zdecydowałam się na produkt, mój stary, sprawdzony All Clean Balm. I powiem Wam, że on na wyjazdy jest najlepszy. Tak jak ja już teraz wolę olejki do demakijażu, tak jednak to na wyjazd jest świetne. Po pierwsze nie ma ryzyka, że to się wyleje. Po drugie nie ma ryzyka, że to się rozpuści. Bo o ile w tym roku czy 2 lata temu jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami samochodu z klimą, o tyle przecież na wcześniejsze wakacje jeździliśmy Fabianką bez klimy i też ten produkt nigdy się nie rozpuścił. To jest ta mniejsza pojemność, jest to świetne z racji właśnie tego, że możemy kupić różne pojemności. Ostatnio widziałam reklamę na La Rosse, że tam jest jeszcze jedna pojemność, chyba i jeszcze jedna. I to jest po prostu balsam do demakijażu, tu mamy szpatułkę, on świetnie zmywa makijaż, robi to ekspresowo, a przy tym jest po prostu bardzo, bardzo wygodny. No i na pewno jest to również produkt, który, tak mi się przynajmniej wydaje, bo powiem prawdę, że nie ogarniam, bo nie latam, ale wydaje mi się, że można spokojnie również przecież sobie zabrać na podróż, jeżeli lecimy samolotem. Jeśli chodzi o to, co jeszcze stosowałam na swoją twarz, to również produkt, który znam, także to nie jest nowość dla mnie, Alaxo Seawater Mist. Mgiełka taka z algami, to jest 80 ml, bardzo fajne, małe opakowanie, świetny produkt do po prostu odświeżenia sobie twarzy. Powiem Wam, że ja rano idąc na plażę nie stosowałam żadnej pielęgnacji. Jeśli chodzi o kremy z filtrem 50, to nie będę Wam się tutaj obnażać, szczególnie, że później to opaliłam minimalnie, ale mam tak, że jeżeli posmaruję sobie, to jakby co chodziło o pieprzyk. Aż tak nisko nie zeszłam. Jeżeli sobie posmaruję kawałek ciała 50, to ja zostaję całkowicie biała. Więc idąc na plażę nie używałam żadnej pielęgnacji, mam tego świadomość, nie polecam, to szkodzi naszej skórze, uszkadza ją i opalanie nie jest bezpieczne, tak? Mamy już to ze sobą. Natomiast ja mam tego wszystkiego świadomość. Jedyne co smarowałam na plaży 50, to usta i czasem nos. I właśnie przed pójściem na plażę, po tym porannym oczyszczeniu buzi używałam tej mgiełki też często, kiedy właśnie po myciu twarzy już po plaży, że tak powiem, na wieczór też również stosowałam tą mgiełkę. Jak widzicie, zużycie jest bardzo konkretne. Świetny produkt, taki odświeżający, łagodzący i dający takie no bardzo, bardzo komfortowe uczucie na skórze. I powiem Wam, że tak jak w ubiegłych latach, czy kiedyś, kiedy byłam młodsza, kiedy stosowałam inne kosmetyki, właśnie skóra z nosa mi się łuszczyła, było widać, że ona jest taka przesuszona, że jednak obrywa słońcem, tak w tym roku to w ogóle nie miało miejsca. I zresztą już w ubiegłych latach też, więc możemy dojść do wniosku, że ta pielęgnacja, którą sobie tam wymyślam na te wyjazdy, faktycznie zdaje egzamin. No i właśnie na wieczór, słuchajcie, nakładałam, to jest turbo wydajne, nie wiem na ile mi to starczy, marki Heimisch Marine Care Oil Ampoule. I to jest, słuchajcie, taki bardzo tłusty produkt, znaczy bardzo tłusty, taki olejek, który można, on jest wielofunkcyjny, można go też nakładać na włosy, można go tam nakładać na ciało. Generalnie jeżeli go kupicie i Wam się do twarzy nie sprawdza, to możecie go wypaprać na zupełnie inne fragmenty ciała. Ale to jest właśnie bardzo wydajne, bo tego bardzo niewiele, słuchajcie, potrzeba i on się wydaje właśnie taki tłustawy, ale on niesamowicie mi nawilżał cerę i ja to traktowałam jako serum, bo to jest taka ampułka. To wiecie, tutaj znowu można się jakby wymądrzać, w który etap pielęgnacji to należy używać, bla bla bla. Ale my, każda z nas zna swoje.
więc ja absolutnie sobie daruję to wymądrzenie się. I to było po prostu świetne. To mi tak łagodziło skórę, że głowa mała i to właśnie używałam jakby już wychodząc po plaży. I potem, słuchajcie, kiedy wracałam, myłam twarz i już ewentualnie czasem jeszcze to używałam, a czasem już nie. Czyli generalnie dawałam skórze odpocząć w nocy, odpocząć jakby w dzień na plaży, oprócz tego, że ją tam prażyłam. I raczej to był taki produkt, który używam po południu. Czasem mówię, czasem też na noc. Bardzo chciałam, żeby skóra też pooddychała i to jest po prostu sztosik. To działało bardzo mocno nawilżająco, miałam takie głębokie poczucie regeneracji skóry i odżywienia i to jest po prostu świetne, to ze mną, że tak powiem, zostało. Miałam używać serum adaptogenne z OnlyBio, może będę wymieniać, ale nie chcę się na razie z tym rozstawać, bo to jest po prostu cud, miód, malina i orzeszki. No oczywiście jest to marka Heimisch, czyli nie jest to pewnie turbo najtańsze, ale tak jak mówię, jest to dosyć mocno wielofunkcyjne. I na ten produkt, mimo że on się wydaje taki tłustawy, ale bardzo szybko się wchłania, nakładałam, słuchajcie, Weledę Skin Food Light, czyli wersję tego kremu Weledy, tą lżejszą. I to była moja właśnie mieszanka. I powiem Wam, że to również ten krem jest po prostu świetny. On nie jest, tak jak mówię, taki gęsty jak ta Weleda klasyczna. Bardzo też dobrze się wchłania. On ma chyba jakiś zapach. Tak, one tak pachną. Ten pachnie tak jakby lekko cytrusowo i nie obciąża przede wszystkim skóry. Wiecie, tam było bardzo ciepło, może nie tak ciepło jak u Was w Polsce, co ciekawe. Natomiast właśnie nie miałam takiego poczucia, kiedy wiecie, się pociłam i w ogóle, że ta skóra jest taka oblepiona. Bo jeśli chodzi o makijaż twarzy, to tylko raz nałożyłam krem BB, oczywiście z Miszy i to był pierwszy i ostatni raz. Więc nie miałam w ogóle poczucia oblepienia skóry, kiedy wychodziliśmy i tak dalej, więc myślę, że to jest najlepsza absolutnie rekomendacja właśnie dla tego duetu, bo moim zdaniem nie ma nic gorszego, kiedy jest gorąco, człowiek się poci, to jest naturalne, kiedy się przemieszczamy i po prostu ma się poczucie, że na twarzy jest coś tłustego i ciężkiego. O, nienawidzę tego, tutaj to nie występowało, także ten krem Weledy również Wam z całego serca polecam. No i dochodzimy do ciała, oczywiście niezastąpionym produktem jak zwykle był pantenol, no ale to jest produkt dla osób, które właśnie mają mało rozumku, są misiami o małym rozumku, czyli się palą na skwareczki, no to wtedy pantenol niezastąpiony. Ale ogólnie, jeśli chodzi jeszcze o kojenie ciała, ja już potem pantenolu nie używałam, bo to jest trochę upierdliwe, nieważne. Skin 79 Aloes, nie wiem czy pamiętacie, ja to kupiłam przed wyjazdem, bo to miało jakąś krótką datę ważności. Tak, to ma datę, myślę, że to miało datę do lipca. Ej, nie mówiłam tak Wam w filmie? Że kupiłam to na wyprzedaży, bo było napisane, że to jest data ważności do lipca. A wiecie, że to ma datę ważności do września? Ej, okej. No jeszcze lepiej. No i Aloes ze Skin 79, ja to kupiłam, mówię, za jakieś ekstremalne grosze. Prześwietny produkt, mój mąż też go lubi i mogę Wam zdradzić, czekajcie, bo tu coś ostro się nam wariuje, o. I mogę Wam zdradzić, że używał tego aloesu na twarz i na głowę, ponieważ on teraz się golił na zero, więc właśnie też to sobie smarował skórę głowy i był bardzo zadowolony. Ja też bardzo lubię ten aloes, bo on niezwykle koi, jedyne co mnie w nim denerwuje, że on, wiecie, lekko się lepi potem, nie? Ale no, mojemu mężowi bardzo się spodobało, także właściwie niepotrzebnie to schowałam do szafki. Może gdzieś to zostawię na wierzchu, a nóż widelec będzie dalej tego aloesu używał, no bo to opakowanie jest ekstremalnie wydajne, także stary, dobry, sprawdzony aloes myślę, że jest świetnym rozwiązaniem. Ja na ciało, na nogi, tutaj na ręce, bo one jednak są suche, teraz też czuję, że są suche, bo nie używałam. Używałam balsamu Weledy i to jest Skin Food Body Butter, czyli właściwie masła i powiem Wam, że jak go pierwszy raz użyłam, to się przestraszyłam. Teraz Wam pokażę dlaczego. On ma w ogóle ciekawy, taki jakby lekko ziołowy zapach, bo to jest naprawdę zbita taka bardzo gęsta konsystencja i jak to się zaczyna nakładać i rozcierać, że teraz, o, widzicie? To wygląda jakby to się w ogóle miało nie wchłonąć, szczególnie jak to nakładałam na nogi. No teraz jakoś szybko się wchłonęło, no złośliwej rzeczy martwych, a to przy okazji sobie dłonie zrobię. I ja mówię, Jezu, to się nie wchłonie, ja muszę iść zaraz pod prysznic, bo jestem cała w tym balsamie, a to w ogóle nie ma szans w tym maśle, nie? Natomiast okazało się, że po chwili rozmarowywania on idealnie się wchłania, nie zostawia właśnie lepkiej skóry i super nawilża. Natomiast no, żeby to miało właśnie ręce i nogi, trzeba się nawilżać
non-stop. Może tutaj mi się uda, czy teraz jest cieplej jak w klimatyzowanym pokoju. No takie mam wrażenie, wiecie, że jednak w klimatyzowanym pokoju to się troszeczkę wolniej wchłaniało, bo było tam 22 stopnie, a tutaj w mieszkaniu teraz jak jest cieplutko, to ta konsystencja jest troszeczkę inna i się szybciej wchłania. Bardzo dobry produkt, mówię, ładny, taki jakby też taki świeży, trochę jakby ziołowo-cytrusowy zapach, no i działanie naprawdę, naprawdę świetne. Nie wiem, po co ja trzymam te papierki. Naprawdę, naprawdę świetne, gorąco Wam polecam. Ja teraz będę tego cały czas używać, bo to z twarzą. Nienawidzę po prostu, przepraszam, nóżka mi zdrętwiała, oj. Nienawidzę po prostu takiego poczucia później lekkości na ciele. I kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam przypadł do gustu. Tak jak wspomniałam, w czwarteczek się widzimy z filmikiem z Chorwacji. Zamówiłam też paletkę Karoliny Ziętek Mixtape, także czekam na nią, będzie test. Muszę w ogóle się ogarnąć, co powychodziło nowego, jakie nowe kosmetyki. Jeżeli macie jakieś propozycje, czy to do cieni, czy to do podkładów, to piszcie mi bardzo proszę, bo ja jeszcze jestem gdzieś głową w innym miejscu i po prostu nie ogarniam, co tam mogę kupić, aby dla Was przetestować. Także czekam tutaj na Wasze też rady, wskazówki. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że miło Wam mnie, że tak powiem, widzieć prawie na żywo. No i zapraszam do kolejnych filmów. Całuję bardzo mocno buziaczki.